Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szatą obierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski. Za uroczystość promocji doktorów, uroczystość promocji doktorów habilitowanych. Podwójna uroczystość wynika z tego, że nadaliśmy tytuł doktora honorowego profesorowi Świtońskiemu. Z całą pewnością jest to osoba, która jest oddanym przyjacielem Politechniki Opolskiej. Mówię o panu profesorze Świtońskim, ale także o wszystkich innych naszych doktorach honorowych. Jest to osoba, która poprzez swoje zdolności, poprzez swoje umiejętności łączy nas z innymi instytucjami, pomaga rozwiązywać problemy, lobbuje w wielu naszych interesach. A przy okazji pan profesor Świtoński zauważył, że pierwsze swoje kroki naukowe, kiedy był jeszcze młodym adeptem, również wiązał z ówczesną Wyższą Szkołą Inżynierską, z jej rektorem, z panem profesorem Oswaldem Matejo. Jest to najwyższe wyróżnienie, jakie akademicka uczelnia może nadać za badania naukowe pracownikom i myślę, że każde tego typu wyróżnienie jest niezwykle ważne. To pobudza do dalszych działań, do dalszych refleksji, do dalszych badań naukowych na rzecz przemysłu i środowiska. Moje początki z Politechniką Opolską to są początki mojej działalności naukowej. Na drodze miałem szczęście, że spotkałem ówczesnego rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu i on był moim takim mentorem i opiekunem naukowym, który wytyczył mi pewne pole działania, do których dzisiaj jestem cały czas przywiązany. Chodzi to o mechanikę ośrodków ciągłych, teorię powłok cienkościennych. Razem prowadziliśmy badania i razem publikowaliśmy i patentowaliśmy wyniki. Jestem zaszczycony tym, że dzisiaj mogę brać udział w tej doniosłej uroczystości nadania tytułu honorowego doktora panu profesorowi Eugeniuszowi Świtońskiemu. Pana profesora znam osobiście bardzo dobrze, cenię współpracę z panem profesorem. Mam również tą przyjemność powiedzieć, że też jest doktorem honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. Myślę, że jest to bardzo ważny dzień dla każdego młodego naukowca. Jest to gdyby zwieńczenie lat pracy, lat badań. W odświętnych strojach możemy poświętować, odebrać poświadczenie już oficjalne, czyli nasz dyplom. A swoją pracę realizowałem w obszarze automatyki i robotyki pod kierunkiem pana profesora Sławomira Zatora. Opracowałem metodę oraz system dostępnej półautomatycznej diagnostyki elementów linii elektroenergetycznej. Każdy dzień naukowca jest ważny, ale przede wszystkim takie dni, gdzie człowiek otrzymuje, czy podnosi swoje kwalifikacje, czy stopień naukowy, jest naprawdę bardzo ważnym i dużym przeżyciem dla człowieka. No nic, trzeba pracować dalej. Nie spoczywać na laurach i pracę, można powiedzieć, rozwijać swoje zainteresowania i żeby, można powiedzieć, zdobywać jak największe laury. Ja uważam, że dla bycia doktorem inżynierem i ten dzień taki, w którym ten dyplom zostaje przekazany, jest jednym z najważniejszych dni. Jest to pełne spełnienie marzeń, które były już od wielu, wielu lat. Jestem doktorem inżynierem, który łączy naukę z przemysłem.